serię objawień, w których widziała, jak upływają ostatnie. Dajemy gdzieś na trawę. Tutaj właśnie już od pierwszego wieku chrzczeni byli chrześcijanie. Zupełnie inna świnica niż dzisiaj. Proszę pamiętać, że wtedy chrzczeni byli dziewami. Też był połączony z bierzmowaniem. Trzy razy w całości należało się zanurzyć w wodzie. Woda wyprowadzana była z góry, ze źródła. Tutaj w tych czterech nicach znajdowały się depozyty wodne. Stąd wszystko było przelewane tutaj do tego właśnie basenu. Teraz idziemy prosto w górę, po drodze będą tablice, ostatnia będzie w języku polskim, tam się zatrzymamy. Można wymieszać z dwóch, ale nie z trzech, bo każde źródło odpowiada za inną dziedzinę. No za to mi powie, którą źródło? Nie, czekajcie, jeszcze nie. Później mówię. Kto wybrał? Ja. Do środkowego źródełka podeszli wszyscy materialiści, bo tam kasę dają. Co? Ja pierwszy tam byłem. I drugie trzecie źródełko odpowiedzialne jest za miłość, o, seks i kochanie w tych sprawach właśnie. Staraj się być to, tak podchodzę, żeby to tak dużo widzieć. I jest to. Dobra, niech wlezie. Zrobiłeś coś? No, poproszę ty. A? Tak? Zrobiłeś coś? No tak, żeby jakoś ładnie to chwyciło. Chwyciło i to dosyć dużo. No to dawaj. Bartek, mogę pani troszkę się przesunąć? Już, już, już. Ale znam, ale zaraz zobaczymy. Taka była tendencja w Imperium Osmańskim, zwłaszcza tutaj, na tych terenach była taka moda, iż bogaci mieszkańcy miasta fundowali biedniejszym właśnie takie meczety, które
pełniły zarówno funkcję stricte meczetu, jak i wieczorami funkcję noclegowni dla biednych czy dla bezdomnych. Często zresztą przy meczetach znajdowały się i medresy, czyli szkoły, gdzie kształcono młodych chłopców przede wszystkim. Podobnie znajdowały się takie jadłodajnie, gdzie przynajmniej wszyscy biedni mogli dostać codziennie talerz gorącej zupy. Olbrzymi kompleks, wybudowany w VI wieku, oczywiście naszej ery, przez cesarza Justyniana i jego żonę Teodorę. Cesarz Justynian był ponoć bardzo pobożnym cesarzem, co nie przeszkadzało mu absolutnie poślubić za żonę prostytutki. Wejście główne do tejże świątyni za momencik zostawimy po naszej prawej stronie. Ponoć, tak przynajmniej głosi legenda, z grobu świętego Jana swego czasu unosił się przecudny zapach, który leczył wszelkie choroby, leczył wszelkie dolegliwości. A za momencik dojedziemy do meczetu Izabeja. Izabej był... Za momencik. Już w tej chwili widać minaret, znowu z gniazdem. W głębi placu będzie widoczne popiersie przedstawiające fundatora tejże świątyni, mianowicie właśnie Izabeja. Stary budynek z kopułami, z dziurkami w środku. To jest hamam, jedna z najstarszych łaźni tureckich, którą można zobaczyć, datowana na 1202 rok. Natomiast tu, gdzie jest to pole bawełny, ja cały czas pamiętam o tym, że Państwu obiecałam, że zobaczycie bawełnę z bliska, wszystko w swoim czasie. Po prawej stronie tutaj niegdyś stał jeden z 7 cudów świata starożytnego, mianowicie Artemizją Efes. Proszę do domu na utek do ulicy. Praktykanci zarządzili. Aż tak, pałać tam tak, na tak, tak, tak. Do 5 osób w ruchu mamy. Prawda, autostrada pełni parę. Ważne jest tak było. A my teraz już pachopalistą. To tam śmieci w środku do palenia widzę. Właśnie tak to wygląda. Thank you.